Hejka, z tej strony Pio, a przed wami odcinek pierwszy, a w zasadzie odcinek zerowy Piodcastu, czyli podcastu, na którym gadamy o wszystkim i niczym, ale głównie o creepy rzeczach. Będzie się pojawiał jakoś co 2 tygodnie, a to jest odcinek testowy, bez oficjalnej grafiki, a moje audio jest kiepskie. Więc szybko przypomnę, że trwa konkurs na logo Piodcastu. Swoje prace z hashtagiem konkurs Piodcast możecie wrzucać na kanał Artownia na naszym serwerze Discord. Konkurs trwa do końca następnego tygodnia, a nagrodą dla wygranego autora będzie w prezencie pełne ulepszenie Discord Nitro na miesiąc. Tak więc już nie przedłużam, miłego słuchania. Jak mamy się przywitać? A we wszystkim z tej strony Pio i dzisiaj witam was w Piodcaście. Powiedzmy, to jest nazwa, która jest bardzo oryginalna. Nazwa wraz robocza. Ze mną są... Tak, wraz ze mną jest Mizu. Aloha. Felix Kinro. Hejo. I Szop z kanału Szop Demaskuje. Dzień dobry, z tej strony Szop Demaskuje. Zobaczymy, czy to będzie pełny... Czy to będzie taki skład stały, czy ludzie będą dochodzić, przychodzić albo uciekać. Zobaczymy, czy z nami wytrzymają. I dzisiaj chcielibyśmy sobie pogadać w sumie tak stricte o creepy rzeczach, bo każdy z nas jest odrobinę chociaż zaangażowany w klimaty typu, albo czy to SCP, czy jakieś inne analizowanie rzeczy. Więc chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o tego typu rzeczach i o tym, jak zaczęliśmy z tego typu sprawami. Czy mam rację, czy nie mam racji? A rzeczywiście, jak najbardziej. To prawda. Jak najbardziej. To... Moglibyśmy zacząć w sumie od tematu fundacji SCP. Tutaj trochę wykluczymy niestety Shopa, ale w sumie zacznijmy od ciebie, bo jakby my jesteśmy trochę bardziej zaangażowani w te rzeczy, w samą fundację i w samo uniwersum i chciałbym cię zapytać, jakie ty masz podejście do tego wszystkiego, albo czy kiedy był twój pierwszy raz, kiedy usłyszałeś o tego typu ewenemencie, jakim jest SCP, bo nie jesteś jakoś pewnie zaangażowany w tego typu rzeczy. Am I right? Ja? Tak, ty. Przepraszam, musiałem coś zrobić. Jakby, jeśli chodzi stricte o SCP, to nie jestem zaangażowany w SCP. Czy o coś innego pytałeś? Bo przepraszam, że tak jakby... My tutaj zaczynamy podcastowanie i od razu mnie zlewa. Przepraszam. Jesus. Nie, przepraszam. Proszę powtórzyć pytanie, bo potrzebuję jakby takiego plaskacza w twarz. Jakie jest twoja pierwsza styczność z tym i jakie jest twoje podejście? Co sądzisz o tym wszystkim? O tym wszystkim creepy rzeczach w internecie? Nie, o SCP konkretnie, bo jesteś tutaj takim... Wiem. Outsiderem, powiedzmy, odrobinkę, jakby nie chcecie wykluczać ani nic, ale wypierdalaj. Znaczy, no... To będzie, od teraz to jest explicit podcast z tego, co widzę. No i moje podejście do tego jest takie, że kiedyś widziałem sobie rzeczy z... Ja nie wiem, czy teraz popełnię jakiś mega karygodny błąd, ale... O Boże, nie to... Powiem tak, póki nazwiesz SCP creepypastą, jest dobrze. Nie, ale czy Slenderman też był coś związane z SCP? O nie, przepraszam. Nie. Przepraszam wszystkich. O Boże, ale nie, właśnie, że śledziłem taki kanał, który zajmował się tam, mówił o jakichś pierdołach, jakichś tam creepypastach, mówił o tam właśnie Slendermanie i w ogóle. I potem gdzieś tam w międzyczasie tam pojawił się również motyw fundacji SCP. Jakoś specjalnie nie zwróciłem na to uwagi, w ogóle nie wiedziałem wtedy, że istnieje coś takiego jak polska filia tej, jakby to powiedzieć, instytucji fikcyjnej. Ale... To takie było, że no to sobie istnieje, to jest ciekawe, ale jakby nie będę się w to zbytnio angażował, bo to po prostu nie aż tak bardzo moje klimaty. I tak zostało do dzisiaj, chociaż w sumie jak tak patrzę, jak bardzo to się rozwinęło teraz i w ogóle, ile tam jest tych różnych rzeczy, różnych historii, to zastanawiam się... to ma 12 lat, więc... No, coraz bardziej się zastanawiam, czy sobie o tym nie poczytać trochę więcej, bo jednak to takie trochę jest interesujące i trochę żałuję, że trochę wcześniej tego nie zrobiłem. O, trochę. Quite a bit. No. Ale... tak po prostu, że gdzieś o tym słyszałem kiedyś na YouTubie i jakoś tak się zaczęło, tak się skończyło. Właśnie, a propos tego YouTuba, czy to był ten sam kanał, który kiedyś nagrał film o Yandere Simulator? o Yandere. Nie wiem właśnie, czy mówimy o tym samym, wiesz, to kiedyś to było... Jest taki czarny gość w kapeluszu. Nie, to było dużo takich kanałów kiedyś i one mówiły o różnych rzeczach. Nie wiem, czy to nie był przypadkiem Azergotil może? On czytał różne creepypasty? Kojarzę nazwę, ale nie kojarzę samego typa. Nie wiem. W takim razie Kinro, przechodzimy do ciebie. No, jest. Nie. Może nie idźmy w tym kierunku. Jakby... Jestem pewien, że przynajmniej raz na jeden odcinek będzie coś takiego się działo. Jeżeli chodzi o ciebie i o skipy, albo o jakiekolwiek creepy rzeczy, jakby Szopa trzeba było wymęczyć tylko i wyłącznie o SCP, ale z wami możemy pogadać trochę luźniej. Jasne. What's your stance? No cóż, jeśli chodzi o creepypasty, zacząłem się interesować, powiedzmy tak, gdzieś w roku 2000, bodajże 12, może 11, kiedy tam jeszcze chodziłem sobie do gimnazjum i tak jeszcze wtedy istniały. I cóż, zainteresowało mnie pewne forum dyskusyjne. Nazywało się ono Krwi Buffett, już ono nie jest aktywne, aczkolwiek spędziłem tam dobrych parę lat. I czy to jest to, przepraszam, że ci przerwę, czy to jest to z jajecznicą? Czy tam... Tak. O Boże, opowiedz to, proszę. Okej, dobra. Jest to po prostu wspaniałe miejsce, było to wspaniałe miejsce, w którym poznałem właśnie wszystkie te kultowe oraz niszowe creepypasty, autorskie, czy też i kredzione. Przepraszam bardzo, nie chciałem tego powiedzieć, ale... Tak, było to coś pokroju wielkiego archiwum creepypast. Jeśli jedna strona miała tam 100 creepypast, stron było 18, no to łatwo wnioskować, że było to 1800 około creepypast zgromadzonych na jednym forum. Jakby dużo nieprzespanych nocy. Kojarzę z tego, a nie, to jest drobna dygresja do SCP. Najpierw przejdziemy do creepypast. Właśnie tam, na tym forum, zacząłem czytać i to był taki binge-watching, że tak powiem. Czytałem po prostu każdego dnia, można powiedzieć, że 50 creepypast mogłem przeczytać. I po prostu zaczęło mnie to interesować. Zacząłem czytać. Moją ulubioną creepypastą, poza oczywiście SCP. Okej, dobrze. Następna osoba. Spokojnie, mów dalej. Ja tutaj zaciskam nóż po prostu w dłoni, ale póki co nic nie robię. Tak, moją ulubioną creepypastą, którą znalazłem tam, było bodajże albo binarne DNA, albo pewna creepypasta #pojeby. Te dwie... O Boże, tak! Tak. Pojeby to jest... Dokładnie. Dobra, tak. Ja już tu ją hype, już tutaj się trzęsę w fotelu. Mógłbym też powiedzieć, że również byłem zahajpowany na te creepypasty, które wtedy były czymś nowym, albo przynajmniej czymś nowym dla mnie, tak bym mógł to określić. Samo forum o creepypastach było dosyć charakterystycznym miejscem, które wprowadziło mnie w świat Forczana. Jedna z osób po prostu była tak, że tak powiem, przesiąknięta Forczanem, że w regulaminie musiał pojawić się nowy akapit, że na tym forum CP nie oznacza child porn, tylko creepypasta. O. Nie, no to trzeba zaznaczyć. Albo na jakimś forum kulinarnym, że CP nie oznacza child porn ani creepypasta, tylko cheese pizza. To też jest bardzo ważne. Ale tak, dokładnie. Te dwa tytuły, które wymieniłeś, binarne DNA i pojeby. Czy ktoś nie zna tutaj tych creepypast? Nie, ale w sumie kiedy zaczęły się creepypasty tak jakby na świecie i potem w Polsce? Jaka zmiana tematu od razu? Nie, po prostu zastanawiałem się w sumie, bo ty mówiłeś o czymś takim jak początek creepypast w twoim życiu. To na dobrą sprawę, kiedy zaczęły się creepypasty ogólnie? Czy to nie były jakieś skraj lat 90., coś takiego chyba? A w Polsce chyba potem jak zwykle. Powiem ci szczerze, że na pewno czany. Zdecydowanie. Jakby /X tego typu rzeczy. Tak samo jak... Tak. No mów. Powiem tak, ciężko odróżnić teraz tutaj legendę miejską od creepypasty. Dokładnie. Jest w ogóle różnica? No właśnie, jakby się tak skupić, to legenda miejska to coś, co mogło istnieć jeszcze przed internetem, ale creepypasta już jest ściśle związana z internetem. Ale legendę miejską można przepisać i dostać creepypastę. Dokładnie tak. Jakby change my mind, ale creepypasty to takie legendy nie miejskie, ale internetowe. I to tak samo jak legendy miejskie były takimi plotami, które się roznosi dookoła do sąsiadki. Ej, słuchaj, słyszałem, że powstał taki potwór, który się korona nazywa i wirus ma na drugie. I w internecie to podobnie funkcjonuje, tylko że między stronami, między forami, między YouTubami i tego typu. Tak, tak, zgodzę się z tym jak najbardziej. Mizu, jakie jest twoje podejście? Jakby, jaki był twój początek z creepypastami? Jesteś tutaj chyba najmłodsza, więc jakby ty nie pamiętasz, gimnazjum w twoim życiu nie istniało, więc my jesteśmy tutaj boomerami. Albo to ja jestem dzieciakiem. Albo jesteś zoomerem po prostu. W sumie wszyscy jesteśmy zoomerami. Oprócz... Listen, kid. Hello there, fellow kids. No, Mizu, opowiadaj. Jak tam u ciebie? Czy w ogóle jakby... Bo ja nie jestem do końca zaznajomiony z twoją... Nie wiem, czy mogę to nazwać wiedzą, czy po prostu jakby znajomością kulturową, bo to jest element kultury oczywiście. Jakby jakiś taki mega ważny, jeżeli chodzi o creepypasty i o jakiekolwiek creepy rzeczy. Znaczy, jeśli chodzi o creepypasty, trudno jest mi sobie przypomnieć, czy miałam jakiś taki konkretny moment, kiedy zaczęłam w tym siedzieć. To chyba było bardziej podłapywanie, a to o czymś się robiło głośno, to jakoś się bardziej zagłębiałam w temat. I bardziej na takiej zasadzie to działało. No i tak podłapywałam jakieś to popularniejsze pasty. Z czasem coś zaczęłam na YouTubie trochę grzebać i przesłuchiwać sobie jakieś różne tam mniej znane pasty. Niektóre lepsze, niektóre gorsze. I trafiłaś na kanał Ozyr SCP. Nie, nie, nie. To, jeśli chodzi o SCP, to jest jeszcze inna historia. I w sumie... Mamy czas. Znaczy to tak troszkę śmiechawka, nie? Bo SCP poznałam dzięki mojemu szanownemu przyjacielowi Skipperowi. Jak raz sobie siedzieliśmy na serwerze i rzucił pomysł, żeby zagrać w SCP Secret Laboratory. No więc dobra, się zeszliśmy, sobie pograliśmy. Ja, to ty jakby jesteś najnowsza chyba w tym temacie z nas wszystkich, bo Secret Lab wyszło... Ja jestem z początku 2018, także... Ojej, no. Dokładnie tak. Ej, to Secret Lab wyszło już 2 lata temu? Tak, no. to wyszło 2 lata temu. Fuck. Ale czas szybko leci. Czas szybko płynie. Przecież dobrze wiesz, z kim rozmawiasz teraz aktualnie. 2010 był 10 lat temu. O nie. How deep. Oh shit, that's so deep. Ale to prawda. Balls deep. Ludzie urodzeni w 2010 mają dzisiaj 20 lat. Ludzie urodzeni na 9-11. Jakby matematyka się zgubiła w tym momencie. Zapamiętajcie te słowa. Jakby są teraz osoby, które są młodsze od samego konceptu SCP, a się nim interesują. To jest deep. Wow. No. I subskrybują twój kanał. Mam kuzyna, który ma teraz... To jest smutne, ale no. Ja mam kuzyna, który ma chyba... Nie wiem, ile on ma 7, 8. Nie mam pojęcia. Czemu to jest smutne? To jest smutne, bo... Słuchaj, nie Wielkanoc, Święta Bożego Narodzenia i jest wielki zjazd rodzinny. I on tam coś zaczyna gadać i coś tam mówi, że nieśmiałek i coś. Ja takie... Wait a fucking second. I rodzina tak do mnie... Ej, słuchaj, bo tutaj on mówi coś, kojarzy jakieś rzeczy o SCP i żebym mu wytłumaczył, o co chodzi. Zrób mu Piodcasta tak na żywo. Nie. I próbowałem tak pokrętnie wytłumaczyć 8-latkowi, o co chodzi z tymi wszystkimi morderstwami, potworami, gwałtami i doktorami zamkniętymi w czerwonej rzeczywistości, zmuszonymi do ruchania się ze swoimi młodszymi kolegami. A propos tego, to w ogóle jest inna ciekawa historia, bo ostatnio ktoś napisał komentarz typu: Pio, a czy ty napisałeś jakieś opowiadanie na SCP? I ktoś mu odpisał, tak, napisał opowiadanie o SCP-3001 i 3999. I ała. A to prawda? To prawda, to jest fanfic. Aha, dobra. Ja to po dziś dzień mam w plikach na telefonie. Czemu? Nie wiem. To było piękne. Ale właśnie musimy to kiedyś powtórzyć. A propos tych 10-latków, to ja właśnie ostatnio wbiłem do ciebie na Discorda, Pio, i tam właśnie jakby spotkałem pewnego 10-latka, który mimo, że miał 10 lat, ja sobie wyobraziłem automatycznie siebie, jak miałem 10 lat, to był bardzo inteligentny młody człowiek. Naprawdę byłem w szoku, że nie biadolił o Fortnite cały czas bez przerwy, tylko rzeczywiście potrafiłem wejść z nim w jakąś dyskusję. Ja nie wiem, czy to... O Fortnite tylko przez 5 minut. Potem co... Ja nie wiem, czy to... Przez to, że później weszła Mizu, spytała o wieki i wywaliła. Nie zdziwiłbym się. Witamy na piwnicy, będę twoim przewodnikiem. To znaczy, wy chyba tam zostawiacie ogarniętych ludzi, którzy mi mają... Tak, słuchaj, jeżeli ktoś ma lat... liczba. Chciałem rzucić ten żart, ale cieszę się, że mnie wyręczyłeś. 911 to też tylko liczba. Spotify się nie zgodzi, żeby udostępnić tego podcasta, tak... Po prostu za dużo to jest żartów o pedofilii. Pierwsze 15 minut i już, ale nie jest źle. Nie jest źle, jest dobrze. Właśnie, ile już gorzej. To jest prawda akurat. Okej. Ulubione creepypasty, albo powiedziałbym ulubione SCP, ale to jest tak, trudny temat. Ja mogę zacząć. Znaczy, powiem tak, dokładnie. U mnie jest łatwiej mi wymienić ulubionego SCP niż wymienić jakąś ulubioną creepypastę. U mnie odwrotnie. Ale w takim razie szok, bo jakby... Zabraliście mu głos, a on jest stłumiony. Ja jestem takim małym chłopcem, który najmniej w ogóle o wszystkim wie, bo jestem takim outsiderem strasznie do tych wszystkich trudnych tematów. Ja po prostu słuchałem creepypasty właśnie Azergotila i tych innych twórców, innych youtuberów i bardzo mi się czasami podobało tak po prostu się bać tak dla jajec, co zawsze było straszniejsze niż jakieś straszne filmy czy inne horrory, a jako, że to było trochę fikcji jednak niż faktu, chociaż kto wie na dobrą sprawę, to po prostu to było bardziej angażujące. Więc według mnie taką ulubioną moją creepypastą, która w sumie nie wiem, czy jest creepypastą, czy czymkolwiek jest, była taka opowieść o reinkarnacji, która była opowiedziana przez jakiegoś typa i nie pamiętam po prostu, jak on się nazywał. Do dzisiaj nie pamiętam, ale obejrzałem to, jak miałem może 12 lat, kilkanaście lat temu i tak bardzo mi zapadło to w pamięć i nigdy tego potem nie znalazłem, ale chodziło o to, że typ opowiadał coś z perspektywy jakiegoś gościa, co przeżywa kilka żyć i w każdym życiu jest kompletnym przeciwieństwem kogoś, kim reprezentował sobą siebie w poprzednim swoim życiu. I jakby to nie była jakaś mega creepy rzecz, to nie była jakaś mega taka creepypasta, że tak powiem, na pełnej tej petardzie, tylko że tak mnie to zaangażowało, że pamiętam to do dzisiaj, nie wiedzieć czemu. I po prostu tak mi się spodobał ten koncept reinkarnacji, tak doskonale powiedziany przez tego typa, którego nie pamiętam do dziś, że... buddystą. Jakoś nie, że buddystą, tylko jakoś tak mi to zapadło w pamięć. I do dzisiaj mam jakby ten koncept w głowie. Może coś w nim jest takiego, że tak rzeczywiście jest, a może po prostu był taki fascynujący, że w jednym życiu klepiesz pedałów, a w drugiej sam jesteś homoseksualny. Okej, okej, dobrze. To była dość kontrowersyjna rzecz. Ale tak było w tej creepypaście, to było super. W sensie nie, że klepię. Ja nie jestem za... nie powinno się być ludzi ani nikogo, tylko że... To był taki kontrast pokazany, że wszyscy jesteśmy ludźmi i w ogóle. Okej, jakby żeby przybliżyć może historię obu tych past, binarne DNA opierało się na tym, że... O co w tym chodziło? Jakby tam było coś o zdjęciach na samym początku, że po zrobieniu człowiekowi zdjęcia zostaje w nim jego dusza, czy coś w tym stylu i potem zbiła się jakaś grupka hakerów, którzy z tych jakichś plików zrobili zdjęcia, audio i wideo i każdy z nich miał jakiś dziwny wpływ, a po otworzeniu pliku, który jakby łączył to wszystko dookoła nich wybuchło, w każdym razie zginęli i nie wiadomo w sumie, co się tam wydarzyło, ale było to creepy, nie dotykajcie komputerów, komputery bad. Znaczy nie miał takiego przesłania, ale I don't know. Ale właśnie swoją drogą, to jakby moja rzeczywista ciekawostka, plaska z tak zwanej rzeczywistości, to ludzie kiedyś bali się bardzo właśnie fotografii i całej tej technologii, nawet analogowych fotografii, bo właśnie sądzili, że ich dusza zostanie wyssana wraz z tym zdjęciem. To właśnie coś było... w ten deseń. No, na pewno tym, to było Indianie, czy w tym stylu. Więc... tak. No. Czyli cały sens binarnego DNA, w sensie całego tego opowiadania, właśnie polegał na przekonaniu bodajże natywnych Indian o tym, iż fotografia według oczywiście przykładów Indian miała odbierać cząstkę duszy osoby na zdjęciu i zapisywać ją właśnie na tym obrazie i stąd wziął się cały koncept tego opowiadania. No. Tak. Okej, ale zabawa konwencją, mówisz. Nie wiem, czy nazwałbym to zabawą konwencją w sumie. Jakby binarne DNA jest takim opowiadaniem stricte. Hashtag pojeby było chyba po prostu wycinkiem z czatu, nie? Tak, był to zwykły wycinek z czatu z dodatkiem przedmowy oraz pomowy. Tak. Że jakiś policjant czy coś, co znalazł ich ciała? Inwestygator. No. I tak, to było ciekawe. Tylko jakby na czym to się opierało? Gościa coś opętało i zaczęło odliczać od 10 i wszyscy zginęli? Tak. W skrócie. Było coś... Opowiadanie creepypast, żeby nie były straszne. Tak. Ludzie uczą się liczyć, a potem umierają. Liczyć od tyłu. Liczyć od tyłu, to jest ważne. No, a w sumie jakby creepypasty o... Czy sądzisz, że to mogło mieć coś wpływ w związek z tym, że jednak to były creepypasty, które tyczyły się czegoś bliskiego tobie jako, wiesz, jednak siedzimy w tych komputerach i internetach cały czas i... Nie, you know what I'm saying. Tak, rozumiem, tylko że nie uważam, że był to powód, dla którego jakkolwiek bardziej byłem do nich przekonany niż do żadnej innej creepypasty. Wydaje mi się, że właśnie ta zabawa konwencją, jak w przypadku wcześniej wspomnianej pasty. Natomiast jeśli chodzi o binarne DNA, możliwe, że chodziło tutaj o właśnie przytoczenie jako alegoria przekonania Indian właśnie o duszy na zdjęciu. Po prostu literackie przytoczenie faktu mitologii. Natomiast pytanie teraz... Ja mam teraz pytanie do ciebie. Mianowicie ty zadajesz nam pytanie właśnie o nasze początki z creepypastami, ale jak rozpoczęło się to u ciebie? To jest bardzo trudne pytanie. Wyobraź sobie 12-letniego mnie. Okej. To jest... Tylko nie za bardzo, nie za mocno. W nocy... czytającego po nocach creepypasty na stronie paranormalne.pl. Cudne forum. Tak, fajne forum. Tam się zaczął wątek o krainie grzybów główny, także polecam. Mamy wspólne początki, jak widać. No. I tam był wątek o creepypastach, chyba na forum gdzieś w Hyde Parku czy w czymś. Miało to 100 ileś stron i wpadła mi tam między innymi dowiedziałem się, że jest coś takiego jak Polybius, parę innych ciekawych opowiadań. Było coś o lalce z robakami wychodzącymi z oczu, co gość pomylił córkę z lalką. Ale była jedna szczególna, która przykuła moją uwagę, mianowicie reżim władcy marionetek. Jeśli wpiszesz reżim władcy marionetek teraz w Google, to nie znajdziesz tej pasty po prostu, bo ona jest... Jedyna polska wersja jej jest, wydaje mi się, że właśnie na paranormalne.pl na 100. albo 100. którejś stronie. To jest... Myślałem przez chwilę, że wtedy, że to jest oryginalna rzecz i że nie da się tego nigdzie znaleźć w żadnym miejscu. Okazuje się, że to było napisane gdzieś oryginalnie na jakiejś angielskiej stronie, ale historia jest dość niepokojąca. Może nie będę się w nią zagłębiał aż tak, ale to były chyba takie moje początki. Jeżeli chodzi o creepypasty, oczywiście forum, znaczy wiki creepypasta polskie i parę tego typu rzeczy. Tam chyba też dowiedziałem się właśnie o SCP, ale też nie jestem pewien, gdzie się dowiedziałem o SCP. I to jest trochę śmieszne, bo nie wiem jak tam trafiłem, wiem, że pewnego razu po prostu wylądowałem na ich stronie i zacząłem czytać. Przeczytałem jako pierwsze 002, bo 001 było dla mnie za trudne do ogarnięcia. I potem zacząłem scrollować. Trochę było mi smutno, że było tak mało przetłumaczonych na polskie. Miałem wtedy chyba 12 albo 13 lat, bo w wieku 13 czy 14 zacząłem nagrywać na YouTubie właśnie z SCP. Boże, ale to były cringe'owe czasy. I jednym z pierwszych, jakie przeczytałem, był Ronald Reagan pocięty podczas mówienia. I to mi nakreśliło mocno jakby widok na całą fundację, na całą stronę. Przeczytałem Ronalda Reagana na pewno, Żywy Pokój, to jest 002 i 001 Fabrykę. I od tamtego momentu, w moim przekonaniu, prawdziwe 001 to Fabryka, to jest mój headcanon, bo najbardziej spodobała mi się ta historia i była najbardziej wiarygodna, powiedzmy. Chyba trochę zszedłem z tematu, czy nie? Technicznie dalej odnosimy się do creepypasta oraz do SCP. A ja w sumie kojarzę, jakby pewnie to jest jakiś mega popularny SCP, ale był jakiś, kurczę, teraz nie pamiętam, ale to chyba było właśnie z polskiej chwili. Jakiś taki SCP, który był jakimś naukowcem polskim, jakimś takim astronomem? Coś takiego? No było coś takiego i nawet było jego zdjęcie jakieś nie wiadomo jakie na tej stronce. Właśnie polska filia jest o tyle ciekawa, że jej nie czytam. No jest to trochę przykre. To przykre. Przeczytałem kiedyś SCP-pl 126, Związek Socjalistycznych Republik Ziemskich i to mnie przykuło i stwierdziłem, okej, ten gość robi dobre rzeczy. Tak, to jest długa rzecz. I okazało się, że nie jest Polakiem. Nie, jest. I jest człowiekiem... Kropka. Jest człowiekiem. Jest... zdrowo walnięty i szanuję go za to ostro. Napisał parę innych rzeczy i teraz się domaga, żebym od jakiegoś pół roku domaga się, żebym przeczytał jedną z jego prac, ale u mnie to działa tak, że nie mogę się zmusić do czytania czegokolwiek. Bo jak już coś przeczytam, tak sam z siebie, to wtedy jest takie wow. Ja osobiście mówię zazwyczaj, że dobre skipy to dla mnie jak narkotyk. I autentycznie, jeżeli przeczytam coś dobrego, to potem świruję cały dzień. Miałem tak po przeczytaniu 3999. To jest po prostu hit. Ale Mizu. Jak już jesteśmy przy SCP, jak już tak przesegłowaliśmy trochę, to teraz twoja kolej, żeby powiedzieć coś o swoim takim faworycie, który ci się najbardziej odbił w pamięci. Jeśli chodzi o SCP-ki, no to 3001, moje kochane, cudowna historia. Łapie za serduszko, uwu. No i co? No i... jesteś 3001. O czym jest 3001? To jest... Naukowiec wpada do innego wymiaru. To już coś było. I tyle. Jakby umiera. Znaczy nie umiera, właśnie. Dokładnie. Jakby tak nie patrzeć, to aktualnie siedzisz tak z wszystkimi, tak? Aktorami głosowymi do 3001 na kanale. Tak. Jakby... to po prostu trzeba przeczytać. Cały raport opiera się na dziennikach gościa, który utknął w tym wymiarze i powoli się rozkłada. Jakby jego ciało nie czytać, powoli traci integrację. Albo przeczytać, albo posłuchać, dokładnie. Dokładnie tak. Bo ja nadal się tym zachwycam. Ja też. Yeah. Szczególnie go Mizu. Jak wyszła premiera, jak wychodziła premiera, to stwierdziłem, dobra, obejrzę z nimi 10 minut, i potem pójdę robić swoje rzeczy, bo miałem coś tam w planach. To trwało godzinę 19 i po godzinie 19 ogarnąłem, że 15 minut już trochę dawno minęło. Ale tak, to po prostu trzeba to przeżyć. Bardzo dużo jest opowiadań tego typu, które są przeżyciem i wydaje mi się, że to jest chyba cel w tym wszystkim, żeby to była taka sztuka, żeby to dało się przeżyć. Tego typu rzeczy. Tak, jest to 7.3. Co? 173? Tak, to jest historia, to jest betonowa dupa. Szanuję. Dobra. No to nie wiem, czy jakby chcemy zamykać temat o creepy SCP-kach i creepypastach. W sumie nie wiem, czy można coś dodać jeszcze na ten temat. w naszych takich początkach z tym wszystkim. Jakby nie patrzeć, wymieniliśmy się teraz spostrzeżeniami ulubiona creepypasta. Mizu wymieniła ulubiony artykuł SCP. Pytanie, natomiast twoją ulubioną creepypastą jest, jak mówiłeś, reżim... Reżim władcy marionetek. Oui. Dokładnie. A ulubiony artykuł SCP? O nie... Jest, znam ten ból. Które wiele osób mi zadaje. 3 lata temu, gdybyś mnie zapytał, to powiedziałbym, że SCP-024 to jest teleturniej śmierci, albo 023, nie jestem pewien. Cały czas mi się mylą, ale wydaje mi się, że 023 to jest pies jakiś taki czarny. To był chyba czarny kieł. Dokładnie. Natomiast później jakbyś mnie zapytał, 2 lata później, to bym powiedział, że 2316, wycieczka, nie rozpoznajesz ciał w wodzie. W którym... nie rozpoznajesz ciał w wodzie. Dokładnie. A teraz? Nie mam zielonego pojęcia. Myślę, że 5000, ale to dlatego, że wyszedł tak świeżo. 3999 bardzo ze mną rezonuje, bo 3999 jest jednym wielkim chaosem, który ja odczytuję i wydaje mi się, że odczytuję, jakby każdy go odczytuje na swój sposób, ale ta logika snu, w której on jest zapisany, po prostu tak bardzo do mnie przemawia, to jest trudne do opisania. Nie wiem, po prostu trudno mi to określić. Wszystko, jest bardzo dużo rzeczy, które są pięknie napisane. Jestem pewien, że jest jeszcze wiele, wiele rzeczy, których nie przeczytałem, a które się nadają. Powiedzmy sobie szczerze, namnożyło się w ostatnich latach dobrych artykułów, jak grzybów, prawdziwa kraina. Tak. Dokładnie. Ale to jest trochę smutne. Tak osobiście uważam, że tak jak 3 lata temu była seria trzecia. W 2017 był chyba konkurs na SCP-3000, z tego co pamiętam. Tak, w 2017 właśnie powstał 399. Czekaj. Tak. To była seria czwarta. Tak, seria czwarta, na SCP-3000. I 3 lata wcześniej, w 2014, było na SCP-2000. 3 lata później po serii czwartej, czyli po SCP-3000, mamy już serię szóstą, czyli SCP-5000. Naprawdę boję się, że to będzie tak parło do przodu, że niedługo będziemy przy serii 10. Co jest trochę przerażające, naprawdę. I wtedy to już będzie istna Biblia, z której można czytać, brać i korzystać. Kiedyś skończą się cyferki. Kiedyś skończą... Nieprędko, naprawdę nieprędko. A uwierz, że prędko. Zobaczymy. Natomiast teraz... Czy mamy jeszcze coś do dodania do tego tematu? Nie wiem, ja po prostu kminię, co się skończy szybciej, cyferki czy pomysły na SCP, oryginalne pomysły, przepraszam. No to jak się skończą cyferki, to powstanie SCP, który tworzy nowe cyferki. O kurczę. Albo i... That's deep. That's very deep. To jest jak masz drukarkę 3D, żeby wydrukować drukarkę 3D. I tą drukarką 3D drukujesz drukarkę 3D i tak w nieskończoność. Dokładnie. Tak. Piotr, na pewno zrozumiesz, ale przypuśćmy SCP-pl S1. Co? Z Facebooka. Pamiętasz? Może... No kojarzę, że ktoś wrzucił takiego minus S1. Tak, takie... na pewno znajdzie się jakiś sposób, żeby po prostu kontynuować. Wiesz, to. Są eksy, są jotki, jest bardzo dużo innych oznaczeń, które można użyć. Naprawdę. A poza tym można pisać opowiadania. Brakuje dobrych eksów. Jest taki eks, który jest... jakby opisuje ci jakąś mega anomalię, która zaczyna się pojawiać na zdjęciach i w całej rzeczywistości, jakby załamanie rzeczywistości kompletne. I okazuje się, że to kolory i że kiedyś świat był czarno-biały i po prostu fotografie, które są czarno-białe, przedstawiają prawdziwą rzeczywistość i oni musieli przekolorować niektóre fotografie, żeby ludzie myśleli, że od zawsze świat był kolorowy. I wyczyścili wszystkim pamięć. That's deep, ale czekaj, tak nie działa. Ja się tak zaśmiałem. Nie, tak działa. Kiedyś świat był czarno-biały. No tak, oczywiście, tak było. Tak, no, nie oglądaliście Chaplina? Właśnie. Jesus Christ. Miałeś się powiedzieć o cenzurze na forum. Nie powiedziałeś tego. Bo to jest piękne. No słuchajcie, jeśli my wracamy teraz do Creepy Buffetu, czyli do forum, na którym poznają creepypasty, tam, cóż, panowała kultura, prawda? Tylko że taka kultura, taka internetowa z lat 10. XXI wieku. To znaczy było bardzo dużo niecenzuralnych słów, które trzeba było jakoś sobie z nimi poradzić dla widzów, którzy po prostu nie są częścią tego forum, którzy po prostu przyjdą, chcą poczytać sobie. Ale wy byliście family friendly. Jeez. Tak, tak. Byliśmy bardziej family friendly od ciebie aktualnie. Z takimi utworami jak 3999X3001, z którego nie jestem. To nie był to był twój pomysł! Cicho, cicho. To był twój pomysł! Cicho. To był twój pomysł. Ale twoja realizacja. No i co? Ej, no pisaliście to razem, halo. Właśnie, to jest nasze dziecko. Okej, go on, go on. Okej, dobrze, będę kontynuował. Mianowicie, w jaki sobie sposób admin zdecydował poradzić z niecenzuralnymi słowami? Narzucił one cenzurę. Ale nie takie zwykłe gwiazdki, prawda? To było zbyt nudne. Czarne kwadraciki, czarne kwadraciki. Nie, nie, nie. Na słowo niecenzuralne, które zaczyna się na K, a kończy na A, była cenzura, która zmieniała to słowo na łokcie mi odpadają. Na słowo, które i teraz padnie niecenzuralne słowo wykurwiaj, zostało ono zmienione na skocz po jajecznicę. I tak wyryło mi się to w pamięć, że teraz, kiedy chcę, żeby ktoś po prostu zostawił mnie w spokoju, to czasem mu tak po prostu powiem skocz po jajecznicę. To jest bardziej dla ciebie wulgarne niż to oryginalne stwierdzenie. Tak. To wyjaśnia, dlaczego tak wiele razy podczas naszej przyjaźni mówiłeś mi, żebym poszedł po tą jajecznicę. Jeez. O nie! W końcu rozumiem. Ale wiecie, to generalnie dobrą jajówkę robi. No, generalnie to bardzo dobre. Po pewnym czasie się nauczył. Co oznacza to? Co oznacza dobrą jajówkę robi? Jakby, czym to jest akronim? Krypto, co? Jakiś nim. Nigdy się nie dowiemy. Nigdy się nie dowiemy. Ja bym dzisiaj bardzo dobrą jajecznicę. Znaczy taką kiepską, bo zrobiłem sobie długą przerwę od robienia jajecznicy. Dobrą no, taką, czy kiepską? Robię dobrą, ale dzisiaj zrobiłem taką... taką... Nie to, że złą, ale po prostu zbyt mało stała, jak na moje gusta. Zbyt płynna. Jajuwowo. No. Za mało się ścięła. Zbyt dużo pryjajkulatu. Pryjajkulatu? Tak. Bro. Powinniśmy zrobić cały podcast o robieniu jajówek. Tak. Albo odcinek specjalny, w którym tak robimy na żywo jajówkę przed kamerą. Mac and cheese, tylko że z jajecznicą. I bez makaronu. Jajecznica z ketchupem. O nie. Jajecznica z dżemem. Jestem fanem nienawidzenia placków ziemniaczanych. Moja przyjaciółka robi podobno bardzo dobrą. Znaczy nie robi, ale bardzo dobrą. Znalazła sposób na bardzo... Nie jajecznicę, uwaga. Pizzę z dżemem. Co? No. Ja ufam jej na słowo, że to może być dobre, dlatego muszę koniecznie kiedyś jej spróbować. Natomiast póki co sceptyczny wzrok, ale nie aż tak jak do pizzy z ananasem, co jest już memem wieloletnim. Pizza z truskawkami. O. Jest coś takiego? Tak. Ja lubię z ananasem, ale z truskawkami? Jakby widziałam zdjęcie takiej pizzy z truskawkami raz i stwierdzenie, że osoby lubiące pizzę z ananasą i te nie powinny się zjednoczyć i pokonać to coś. Ja wam powiem, jeśli już mówimy o truskawkach, możecie mnie za to zlinczować czy nie, ale po prostu lubię ten smak. Próbowaliście kiedyś połączyć wątróbkę kurczącą z truskawkami? Koleś, słucham? Czy ty żyjesz w jakiejś Francji podczas kryzysu, że musisz jeść takie połączenia? Wystarczy, że żyjemy podczas kryzysu, okej? Nie trzeba żyć w Francji w tym momencie. Pizza z papierem toaletowym, burżujstwo. Czarnina do tego. Nie. Czy to się przerodzi w Fallouta? Czy my żyjemy w Falloutie? Czy jakby currency? Jak było currency? Czy walutą zamiast kapsli będzie papier toaletowy? Oczywiście. Bardziej stawiałabym na makaron. Już. Makaron? Makaronu jest mniej? A co jak ktoś nie lubi makaronu? No ale to nie chodzi o jedzenie, tu chodzi o płacenie nim. Z kolei, no niby tak, ale wiesz, dla ciebie to może nie mieć żadnej wartości. Jakby co ktoś nie lubi, jak nie lubi ktoś makaronu, ale z kolei tu możesz zapytać, co jeżeli ktoś nie używa papieru toaletowego. I to wtedy ma taki sam wydźwięk. Nie chciałem powiedzieć Indianie. No dobra. W sumie to możemy już przejść do następnego tematu. Czyli do papieru toaletowego. Do filmu o SCP-096. No dobrze. Chciałem do tego powoli zmierzać, ale chciałem znaleźć jakiś segway poprzez papier toaletowy. Segway. Jedno i drugie jest białe. Są bardzo ważne. No właśnie. Chociaż wielkie, nie istnieją inne kolory papieru toaletowego, także... I dostaje się do dupy. O, ja mogę... To jest dobra teoria. Co robi SCP-096 ze swoimi ofiarami, kiedy je już złapie? Dźwięk rozpinającego się rozporka? Jest teoria, że jakiś tam SCP-1529, który teoretycznie, jest tam teoria jakaś, że to przez niego powstał 096, co ja uważam, że jest okropną teorią, ale da się ją przyjąć poprzez te argumenty, które ludzie podają. Tam też jest coś takiego, że on podchodzi do ofiar i coś z nimi robi, jakby on to opisuje jako swój dar dla nich i robi się im ciepełko i w ogóle i kończą rozebrani całkowicie i hipotermia. Jest teoria, ktoś tam rzucił, że no wiecie, szuruburu, rozpinanie rozporka i tego typu rzeczy otrzymali właśnie od niego taki dar. Ale I don't know, nie chcę iść w tę teorię, SCP-096, film. Tak. Mogę się o tym wypowiedzieć jako ekspert od filmów i kinematografii. Jeśli chodzi o aspekt techniczny tego filmu, film jako film, to uważam, że jest on zrobiony nie tak wzorowo jak na przykład takie hollywoodzkie produkcje jak Joker, no ale nie ma się co jakby tutaj przyczepiać, bo przecież to nie ma nie wiadomo jakiego budżetu. Produkcja. Tak, ale w porównaniu do innego filmu, który zrobił ten sam gość, jakby ten sam reżyser, też o SCP Site-22, to jest zdecydowany improvement. Zdecydowanie... To znaczy... Tak, no na pewno, bo to się wiele idzie nauczyć ze swoich projektów i zdecydowanie pewnie ten filmowiec robi jakiś progres, że tak powiem. No i jakby jeśli chodzi o połączenie rzeczywistego świata z tym cyfrowym, z tymi efektami, które tam są wykorzystane, według mnie to jest to wzorowy przykład, jak to należy robić. Cała scena zrobiona w CGI. Tak, to było... jest piękne. Szczególnie dzisiaj, jakie możliwości mamy takie, że każdy może sobie coś takiego zrobić, ale żeby się rzeczywiście tego nauczyć, to trzeba albo samozaparcie ogromne, albo wiele lat doświadczenia i wydaje mi się, że ten twórca jedną z tych rzeczy doskonale wykorzystał i są to umiejętności, które zdobył na przestrzeni lat. Wydaje mi się, że rzeczywiście w to poszło dużo bardzo pracy i to widać. To są efekty, które można tak kupić, jako że widać czasami, że to są efekty, ale... To jest bardzo ładne. To jest, cieszy oko, jest estetyczne. Mogę jeszcze powiedzieć o kolorach, które czasami widać, że kompresja YouTube trochę niszczy te starania operatora, co nie zmienia faktu, że kolory są raczej całkiem chłodne, takie dobrane dobrze w sam raz raczej do tematu. Może kolory skóry trochę za bardzo takie sine, ale to może też konwencja twórcza, wybór artysty może tak chciał. No ale jeszcze trochę dźwięk trochę słaby jest. No w tym pomieszczeniu zdecydowanie jakby albo im mikrofon nawalił. Naprawdę wydaje mi, to wygląda jakby naprawdę im coś z mikrofonem poszło nie tak. Natomiast też ustawienie mikrofonu mogłoby być trudne, bo jednak oni korzystali z kamery tej takiej rożnej, która nagrywała doktora Dana, tego Jamesa Fitzgeralda z góry. I ustawienie mikrofonu mogłoby być problematyczne, żeby kamera tego nie wyłapała. No, ale równie dobrze mogliby to nagrać na dublach, że raz nagrać te nagranie tej kamery ściennej z góry, a potem na pewno też tak zrobili. Co nie zmienia faktu, że prawdopodobnie dźwiękowca nie było na planie i ktoś próbował się tym zająć i wyszło jak w robieniu filmu pewnego, którego nie mogę tutaj powiedzieć, bo nikt nie ogarnia nawiązania, że po prostu źle był ustawiony mikrofon. I szum był za mocny i weź to teraz wycisz i problem był mega z tym. Więc nad tym pracuję. Tak. I właśnie dźwięk jest często w ogóle najbardziej zaniedbaną kwestią i w polskim filmie i w zagranicznym filmie. To jest strasznie smutne, że dźwięk zazwyczaj najbardziej leży w tych wszystkich produkcjach. A to jest złe, bo dźwięk sprzedaje film najbardziej. Jeśli ktoś z was się interesuje, chciałby kiedyś zrobić swój jakiś taki, nie wiem, może nawet film o SCP czy cokolwiek, to Dźwięk jest ważny. Też się na tym skupcie. Dźwięk jest ważny. Prawda, prawda. To ale wszystko, też co chciałem powiedzieć. Tak samo ważne jak wizualizacja, żeby jednak no, to nie było jedno i to samo ujęcie. Wiesz, znaczy nie ta sama scena. Tylko no, wiesz, ale... No. Kinro, Mizu. Co wy uważacie o filmie jako, nie wiem, czy ze strony takiej bardziej fabularnej, czy ze strony postaci? Co wam się podobało albo co sprawiało, że no coś tutaj jednak nie gra? Czy było coś takiego w ogóle? Może niech wypowie się najpierw Mizu. No to ja dzisiaj mogę powiedzieć tak, że podobało mi się generalnie. Grafika cudo. Wstęp, o Jezu, jakie to było piękne. Było kilka rzeczy, które mi nie pasowało. To jest na pewno odgłosy Jezus Maria. W sensie, o nie, właśnie odgłosy 0,56. Najbardziej kekłam, jak był ten bieg przez pustynię i nagle scena z jego perspektywy, gdzie było... Tak, ten ryk. Jego, ja miałam takie... Nie! I... Jakby ja współczuję, jak ja zobaczyłem gościa, który w napisach, który podkładał głos 0,96, to miałem takie okej. Mogli cię nie wstawić do napisów. Dobrze, Mizu, dalej. To, co też mi troszkę nie pasowało, to właśnie ta scenka zrobiona komputerowo trochę mnie bolało w oczy, jak ten gość patrzył tak, że było widać kawałek ciała, nie? Coś tam, ręce, coś. Nie do końca to było wymodelowane według mnie. W sensie... Rękawice były takie. Tak, bardzo było widać, że to jest część zrobiona. No, ale ja chyba dopiero w tamtym momencie zorientowałem się, że to jest CGI. Tak, to nie wiem czemu, ale byłem przekonany, że to jest rzeczywiście wszystko ogarnięte na jakimś planie. Tak, to było bardzo ładnie zrobione, no tylko mówię, no bolał mnie ten model. Ale tak to, no, mimo wszystko... Może będzie remaster, kto wie. Mimo wszystko... W ogóle na tym Nie, mów, mimo wszystko. Jak na budżet, jaki mieli, że zostało to tak naprawdę zasponsorowane przez ludzi, taką rzucone, to no, kawał dobrej roboty odwalili. Prawda. Jakby ja chciałem właśnie nawiązać do tego sponsorowania ludzi, że teraz osoby, które jakkolwiek zasponsorowały właśnie ten film, dostają plakaty z 096 z tego filmu i one wyglądają kozacko. I nie wiem, czemu się tym jaram, ale jeżeli będą dostępne, to kupiłbym. Because why not? Ponieważ plakat. Oh yeah. A chyba gość wstawiał zdjęcia tych plakatów na tam. W poście na YouTubie. Na społeczności na YouTubie. No. Kinruś. Tak, witam. Co mogę powiedzieć więcej oprócz tego, co aktualnie powiedzieliście? Myślę, że ciężko mi się przyczepić do czegokolwiek innego. Najbardziej chyba rzuca się w oczy, raczej w uszy fragment właśnie interrogacji w pokoju. Cóż, pomijając ten drobny fakt, bardzo podobało mi się, że tak powiem, wymienienie asetów, jakbym tak to nazwał po prostu. Mianowicie chodzi mi o zdjęcie... które zapoczątkowało incydent. Jak on był? Incydent 096 1-A? 1A, tak. Jo. Cóż, bardzo podobało mi się po prostu wymienienie. Nie wiem, czy to było spowodowane sytuacją legalności, czy też nie, ale cóż, nie użycie oryginalnego zdjęcia trochę mnie zaciekawiło mnie w dosyć dużym stopniu i na pewno przykuło to moją uwagę bardziej. Nie wspomnieliśmy jeszcze o jednej sprawie. 4 fucking pixels. To jest moment, moment, na który czekaliśmy wszyscy chyba, tak podświadomie ci, którzy czytali incydent 0961. Ale wiesz, chyba wiem, dlaczego podmienili tą fotografię. Może nie z powodu samego tego, że jakiś copyright czy coś, ale z powodu tego, że oryginalna fotografia ma jakieś 100 na 100 pikseli. I jakby, jeżeli widzisz jakąkolwiek fotografię tego w miarę dobrej rozdzielczości, to dlatego, że jest poprawiona przez AI. Tylko i wyłącznie dlatego. To jest okropnej jakości, naprawdę. Więc przykre. Ale bardzo mi się podobało osobiście to, że naprawdę to może obejrzeć osoba, która kompletnie nic nie wie o SCP, ani o 096, ani o niczym. I dostaniesz po kolei wszystko. Na początku samo logo organizacji i jakby masz już zakodowane, że znajdują się w jakiejś organizacji Secure Contain Protect, że mamy od razu pokazanie postaci doktora Dana, czym on się zajmuje, całe tło fabularne. Pięknie też pokazali w ogóle sam fakt istnienia O5 jako takich nadzorców. Wszystko tam było po kolei dobrze ogarnięte. To nie wiem, mógłbym napisać o tym cały referat, że 096 film idealny. Mhm, bo była... Pod względem fabularnym. Tak, była to dobra introdukcja dla osób, które jeszcze nie były wprowadzone do fandomu. Odcinek pilotażowy Netflixa. Tak. Ucieszyłbym się. Czekamy teraz na SCP-3001. Oh boy. Po prostu czarny ekran przez cały film. 5 minut filmu w tej bazie, jak oni tam eksperymentują. Nagle bup! Doktor Scranton znika i potem przez cały film tylko czerwone światełko i nic więcej. Ale to by po prostu tak ryło banie ludziom. Ale też głos. Pamiętaj o głosie. O głosie. Którym? A no byłby. Jak tam by spieprzyli audio, to wtedy... Nie, ale szczerze, jakbyśmy wzięli nasze audio całe i nagrali pod to film... To jest w ogóle dobre jakby... czekaj, bo nie wiem, czy ty teraz mówisz o tym, że wziąć audio z tego podcasta, czy co ty mówisz? Nie, że gdybyśmy... zrobili animację albo film pod gotowy nasz już godzinny materiał audio. Czyli no coś tak, podobnego. Właśnie do tego to jest śmieszne, no. To są śmieszne rzeczy, tylko że to jest mega czasochłonne. Na przykład jest takie fajne show, które nazywa się Ricky Gervais Show i jest bardzo fajne, ale nigdzie nie można go dostać. I właśnie tam są animowane postacie i historie ludzi, którzy tam właśnie prowadzą tego podcasta i to jest mega fajne. Mega fajnie się to ogląda. To trwa 3 godziny i to jest wszystko animowane. Duży taki wysyp ludzi, którzy animują swoje postacie i całe kanały poświęcone zarówno rysunkowi, jak i animacjom. W zasadzie nie są poświęcone animacjom, tylko opowiadaniu jakiejś historii, ale jednocześnie pokazują swoje postacie w zaanimowany sposób, na przykład The Odd One's Out albo Masa Klonów, The Odd One's Out i no dużo tego jest, dużo tego jest. Są fajne rzeczy, są. Tak. Albo w niektórych filmach też i piofli. Jakby nie patrzeć. I ten jego kochany awatar. Tak. Jakby, boż, on jest taki cudowny. Tak, jest taki naprawdę wytrąbym osobę, która go zrobi, ale nie wiem kto to. No to może będziesz miał okazję, jak będzie Pyrkon czy coś. Jakby mam na nich słuchawki. Tak. To jest mój atrybut. Gdybym został świętym, to moim atrybutem byłyby te słuchawki. Ja je mam wszędzie, cały czas. Moim byłoby smoczenie. Jest... Co? Okej, ucięło cię akurat. Okej, dobra, ale to będzie na nagraniu, bo to nagrałem. O, fuck. Jakby nie chcę nic mówić, ale jest już ojciec Pio, także nazwa już zajęta, nie? Tak wiesz... Umierasz sobie, idziesz już gdziekolwiek i masz sobie wybrać nazwę, nie? I tak wpisujesz Pio, nie? Nazwa zajęta. Ja będę wujek Pio. Joe. Wujek Joe. To ja. Ojciec Joe. Wtedy święty Piotr zapyta, kim jest Joe? Ja powiem, Joe mama. Wtedy w do piekła. A propos świętych i kościoła, to coś tam, czy byliście dzisiaj w kościele, coś tam koronawirus. I w taki sposób sigłojowałem do następnego tematu. Pięknie. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie wiem, czy jest co gadać na ten temat. W sensie, to, jeśli, jak sobie radzicie? Powiedz, jeśli bardziej brać pod uwagę fakt, że mogą nam za to zdemonetyzować. Nie zdemonetyzować, po prostu zdjąć to ze wszystkich platform, bo gadamy dezinformację. YouTube nie ściąga za koronawirusa. YouTube nie ściąga, ale Przynajmniej tak, nie mówicie, nie ściąga. W razie czego, zamiast K-wirus, mówmy Boomer Remover. Tak, Boomer Remover daje mi się we znaki, bo ja mogę wychodzić, gdzie mi się podoba, bo jakby mogę wychodzić, ale generalnie ludzie wokół mnie niezbyt i oni są przestraszeni cali, że jak to tak można i nie mogę się z nikim zobaczyć przez to. Dodatkowo rzeczywiście uważam, że środki komunikacji miejskiej są niebezpieczne do przebywania, gdyż zawierają najwięcej syfu, więc nie mogę nawet do nikogo pojechać. Jakby no ustalmy, we Włoszech kompletnie sobie to lali i potrafili wyjść zakaźnego, pójść sobie... Śmiesznie bym to zarymował, ale... Pójść sobie do komunikacji miejskiej z ilomaś ludźmi, przejechać sobie gdzieś, spotkać się z znajomymi albo rodziną, pójść do jakiejś restauracji i wrócić na zakaźny. Ale powiedzmy sobie szczerze, jakby w naszej sytuacji nawet jeżeli coś nam wpadnie, to tak naprawdę, przepraszam, jest bardzo mała, odbija mi się soczek jabłkowy, jest cudowny. Cydr. Jest bardzo mały, co jest bardzo mały. Lubię cydr, ale to nie jest cydr, to jest soczek. On smakuje jak zwykle sfermentowany soczek jabłkowy. No, jakby tak siedział tydzień. I, no właśnie, ale wracając. No dobrze, wracając do koronawirusa. Nam to za bardzo nie zagraża, jest bardzo, bardzo mała szansa, że cokolwiek tego typu na nas by się odbiło. Bardziej chodzi o to, żeby tego nie rozprzestrzeniać jednak. Bo... Chodzi o to, że jakby nawet się odbiło, to jakby nasza służba zdrowia nie jest, nie jest przygotowana nawet, żeby w ogóle działać. Dopiero, żeby działać w wypadku jakiejś pandemii, epidemii. To jest jakby z syfką. To jest koszmar. Koszmar. Jakby nawet nie chcę o tym myśleć, co by było, gdyby nasza służba zdrowia tak bardzo by nie wyrabiała, że to po prostu fikołka by wszyscy robili ci dyrektorzy szpitalów, żeby cokolwiek z tym zrobić. Nie dałoby się nic. Wszystko byłoby strasznie w strasznym chaosie. Jakby i dlatego pewnie ta cała prewencja jest taka aż straszna i taka przerażająca, bo żeby cokolwiek więcej się z tym nie stało, bo jak się stanie, to już jesteśmy w ciemnej lodówce. Mark my words. Jak będzie już naprawdę źle, kiedy w szpitalach zaczną rozdawać za darmo już środki pomocy typu różańce. To wtedy już będzie ostro. Wow. Q the love. No. Cóż mogę powiedzieć, w ciągu ostatnich 2 dni, czyli w ten weekend, mogę powiedzieć, że przeżyłem naprawdę taki bardzo bolesny scenariusz. Nie tyle bolesny, co może... sprawiające, że poczułem się zagrożony w dosyć taki duży sposób. Mianowicie moja babcia, z którą mieszkam, z dziadkami oczywiście, mieszkam z nimi, w zeszłym tygodniu poleciała do Jeruzalem. Oczywiście nie zdobywać Ziemię Świętą, ale modlić się. Wróciła ostatnio we wtorek. I co się okazało? W samolocie była jedna osoba, która była zarażona koronawirusem. I dzwonił do nas sanepid i groził najprawdopodobniej kwarantanną przez najbliższe 2 tygodnie. To znaczy nie możemy wychodzić w ogóle z domu. Musimy monitorować swoje reakcje naszego organizmu. Przez 2 tygodnie nie możemy absolutnie opuścić naszego budynku. Ale na szczęście zostało to wszystko odwołane. Dlaczego? Ponieważ okazało się, że nosicielka nie miała, jak się później okazało, nie miała tego wirusa. To było tylko podejrzenie. No tak. Bo w wypadku kwarantanny to już są kary za jej złamanie. Takie harde kary. Słyszałem, że albo 500, albo 5000 złotych. 5000. To chyba pewnie jakoś tak do takiej widełki. Nie, no, chyba mamy 5000 złotych. Ktoś już był ukarany. Jakby był chyba gość, który w ogóle sobie zażartował, że ma boomer remover na sobie i oberwało mu się. Więc z takich rzeczy lepiej nie żartować. Ale wow, ale schodzimy na depresji w tematy. Na sam koniec. Jakby mija już godzina, więc... Una momento, potrzebuję ładowarki do telefonu. Oh no. To możemy w tej chwili podyskutować o jakimś czymś luźnym takim. Tak. Co jeszcze jest takiego? Tak wiecie. Cóż, co jeszcze, o czym jeszcze możemy porozmawiać? Nie wiem, o czym jeszcze możemy porozmawiać. Myślę, że będziemy się już zbliżać ku końcowi. Czy creepypasty kiedyś się skończą? W sensie nie, że się skończą jako materiał do pisania, czy... Chociaż nie, to jest mega głupia teza. Nie skończą się. Będą jak książki, będą jak różne takie rzeczy, że po prostu ludzie będą je czytać, bo to wciąż jest takie... Słuchaj, kiedyś miałeś, wiesz... legendy miejskie, creepy opowiadania, które się po prostu opowiadało na wsi i tego typu rzeczy. Potem miałeś, nie wiem, trzecią część Dziadów, potem... Co teraz? No i teraz właśnie creepypasty, książki. To wszystko ewoluuje, a to potem... To jest Mickiewiczem współczesnym piszącym pasty. A, to jest dobre pytanie. DJ Kaktus. DJ Kaktus. Mickiewiczem od past. Mickiewicz od past. Tak. I potem nie ma, bo teraz to są anonimowi autorzy. Właśnie. O ja, czyli powtarza się to samo, co było tam 500 lat temu, że Gal Anonim i w ogóle. O, 500 lat temu, jest. Nie, ale... Średniowiecze. Tęsknię za naszym kochanym pastorem. O, nie wiem, ja nigdy go nie słuchałem. A nie, dobra, ja mogę coś powiedzieć. Jako autor filmu pod tytułem Polski Deep Web, w którym mówię o polskich forach obrazkowych tak pokrętnie. Drodzy użytkownicy, dobrze, że zdech pastor. Jakby nie, jakby, przepraszam. Dobrze, że spadł z rowerka. Dobrze, że z desek, bo chodzi o to, że on kradł ten content właśnie z polskich forów obrazkowych, nie dawając nikomu kredytów i po prostu no, sam się trochę o to prosił, a jako, że te środowiska polskich forów obrazkowych są bardzo toksyczne, to po prostu oni mu dali tak zwany mentalny wpierdziel. I nie ukrywam, że no trochę mu się to należało. Jakby to, że powiedziałem, że dobrze, że zdech, to trochę przesada, rzeczywiście. Ale no trochę się o to prosił. Nie mogę tego zaprzeczyć po prostu. Może szkoda, że odszedł, ale prosił się o to, niestety. Prędzej czy później ktoś się odezwie. No, tak, to prawda. Też czekamy na następnego. Teraz chyba a kto jest teraz? No właśnie. Wydaje mi się, że nikt się nie wychyla. Jak już to reaplaudujący. I wiem, że Wastolektorowi wysłano... nie tylko armaturę, czyli zlew łazienkowy i kibel, tylko wysłano też jakieś zestawy, jakby nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć, zestawy akcesoriów erotycznych. Okej, dziękuję. Za to, co zrobił. Może mu się przydały. To jest takie losowe. Dobra, to wszystko, co chciałem powiedzieć. Ale to tak się, no widziałem, to jest tak zwany, no... że wiecie, wysyłacie komuś coś i piszecie, że zapłata przy odbiorze. No, i po prostu... Ale to jest chamstwo. To jest mega chamstwo. Bo... Jak adres wypływa, to jest najgorsze, co może się wydarzyć. Mega No, ale zlewy pod drzwiami, akcesoria erotyczne, SCP-096 zaraz też będzie pod drzwiami, 4 fucking pixels. I tym oto pozytywnym akcentem myślę, że możemy zakończyć odcinek 0 podcastu. Dokładnie. Tak. No. Dziękuję bardzo. Również tutaj może każdy się pożegnać. Każdy może mieć swoje 5 sekund ostateczne. To ja się żegnam jako Szop Demaskuje. Dziękuję bardzo. Miziu. Ja mam ten moment, gdy dochodzi do mnie, że do grafiki, do podcastu muszę jeszcze dorysować Szopa. O, właśnie tak ostatnio się zastanawiałem, jakby ktoś to narysował, to ja mógłbym być takim Szopem po prostu. Jakby ja jestem Szopem, nie jestem fury, ale jestem Szopem, jakby tak. Nie jestem człowiekiem, ja jestem Szopem, dosłownie jestem Szopem. Jestem po prostu Szopem. Więc po prostu dorysuję tam leżącego Szopa obok i... Na fotelu. Ja specjalnie tam zrobiłam puste miejsce obok ciebie. Tak w razie... O, nice. Dobrze. To super. Czekam z niecierpliwością. Dobrze. No to ostatnie pożegnania? Żegnajcie. Tak, to jest twoja kolej. Czekamy. Good night. No dobrze. Okay. Nie przedłużając więcej. Cześć. No, do zobaczenia. Przepraszam. Do usłyszenia. Kiedyś. Do usłyszenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo.